Jesteśmy na gorąco po zremisowanym meczu Odry Wodzisław z Stępem Puńców na wyjeździe i to rzeczywiście musiał być niezwykle ciężki wyjazd. Jedna jak i druga strona atakowała bez przerwy, tak naprawdę, ale ostatecznie kończy to wszystko podziałem punktów. No można powiedzieć, że z przebiegu my mieliśmy z tej gry więcej, znaczy piłkę mieliśmy więcej, ale brakło tych konkretów. Pierwsza połowa słabo w naszym wykonaniu, druga połowa może trochę lepiej, ale nie wystarczyło to do tego, żeby tutaj zdobyć komplet punktów. No dzisiaj gdzieś ta decyzyjność w tych najważniejszych momentach zawiodła, ponieważ złe wybory, mało tej cierpliwości w budowaniu gry, zmiany strony gry, żeby tego przeciwnika poruszyć. Na siłę szukaliśmy gry do przodu, gdzie poszczególne sektory były zamknięte i z tego też wychodziło, że przeciwnik dochodził do kilku groźnych kontrataków i mieli też sytuację 4-1, gdzie nawet mogliśmy ten mecz przegrać. Ogólnie na pewno jest to dla nas strata punktów i jest duży niedosyt w szatni z tego względu, że dzisiaj jako drużyna funkcjonowaliśmy zdecydowanie gorzej niż w poprzednich meczach. Jak wygląda sprawa z Bartoszem Laskowskim? Bo rzeczywiście tutaj było widać, że miał jakieś problemy zdrowotne. Prosił o zmianę. Jak to wygląda z szatni? No jeszcze tam z Lachą nie rozmawialiśmy, ale to wygląda po prostu na skurcze, gdzieś tam zmęczenie, bo to boisko też było grząskie i tylko wyłącznie z tego powodu ta zmiana. Chciałem zapytać także o Pawła Kulczyka, bo dużo mówiło się, że to on ma wzmocnić Odrę w rundzie wiosennej, a na razie troszkę te doniesienia ucichły, a też pana Kulczyka nie widzimy tutaj na meczach w pierwszym składzie ani w nowowcach. Tak, w grudniu już Kulas był u nas, ale no w lutym, pod koniec lutego, przełomie marca pojawiła się taka sytuacja, że Paweł ze względów osobistych nie do końca mógł u nas funkcjonować w pełnym wymiarze i pojawiła się opcja Mateusza Danieluka. I poszliśmy na wymianę. Mateusz Danieluk trafił do nas, Paweł Kulczyk trafił do rezerw Turzy i tak to wygląda. Chciałem jeszcze zapytać o sprawę zupełnie niesportową. Wiemy, co się dzieje wokół Odry Wodzisław. Cały czas akcja dotacja, akcja zakończona dotąd niepowodzeniem. Jak to odbija się, czy w ogóle odbija się to na szatnie? Bo na ten moment, patrząc na wyniki, wygląda to całkiem nieźle, mimo takiego pożaru wokół. My nie patrzymy pod tym kątem. My tutaj pod to, jak drużyna pracuje na treningach, w meczach, no to wygląda na to, że potrafili się od tego odciąć i pracują na 100% swoich możliwości i tutaj na pewno dla nich duży ukłon, że mimo takiej sytuacji, gdzie z miasta póki co tych pieniędzy nie ma, oni pracują na pełnych obrotach. A co będzie, no to myślę, że wybory dopiero pokażą i wtedy będzie można myśleć, co dalej i ewentualnie kiedy to wsparcie z miasta wpłynie do Odry. Na sam koniec, następny mecz, następne wyzwanie dla Odry to mecz u siebie z MKS-em Lędziny. Troszkę rotacji składem, czy jednak stałe rozwiązania zostaną zastosowane na to spotkanie? No zobaczymy, jak zawodnicy będą w piątek na treningu wyglądać po tym dzisiejszym meczu, czy będą jakieś urazy, ale na pewno w głowie gdzieś tam kilka, niedużo, dwie, trzy rotacje planujemy zrobić, ale to nie ma mowy o lekceważeniu przeciwnika, bo tak jak tutaj dzisiaj tempo Puńców się nam postawiło u siebie, to ja się spodziewam, że drużyna z Lędzin, która przyjedzie do Wodzisławia zagrać na fajnym boisku i z drużyną, z klubem, który ma fajną historię, to oni wiadomo jeszcze bardziej gryźć tą trawę, w cudzysłowie, żeby nam uprzykrzyć życie i dopiero gdzieś nasza postawa może spowodować to, że ten mecz będzie dobrze wyglądał i musimy wszystko zrobić, żeby tak to się skończyło pozytywnie. Szeroki zakres usług foto-wideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl.